Sponsorami programu są Dzień dobry. Chciałam Wam dzisiaj zaproponować pyszne danie na świąteczny obiad. W mojej rodzinie jest on serwowany najczęściej w drugi dzień świąt. Jest to rolada schabowa z farszem, z boczku, suszonych śliwek, można dodać również żurawinę, zawinięta w boczek, upieczona, podana z ziemniaczkami, z surówkami, właśnie na świąteczny, rodzinny obiad. Przygotowanie schabu zaczniemy od marynaty. Zakupy zrobiliśmy już wcześniej i tak oto mamy składniki niezbędne do przygotowania właśnie tej marynaty. To jest białe wino wytrawne. Białe wino wytrawne nada schabowi kruchości. Powinniśmy go marynować około 2 godzin, a najlepiej przez całą noc w lodówce. Mamy również olej, to może być olej rzepakowy, słonecznikowy, takiego jakiego używamy na co dzień, oraz musztarda średnio ostra. Do tej marynaty idealnie będzie również pasował miód. I zaczynamy. Dodajemy 2 łyżeczki miodu. To jest miód z Maciejowa. I mieszamy. Mamy miód. Dodajemy 2 łyżeczki musztardy. Teraz dodamy do tego olej. Te składniki łatwo mogą się nam zważyć, ale tym się w ogóle nie przejmujemy. To nie będzie miało wpływu na smak potrawy. I na końcu dolewamy białe, wytrawne wino. Możemy dodać troszeczkę soli. Marynatę mamy przygotowaną. Przechodzimy do krojenia schabu. Z krojeniem schabu jest tak, że wymaga on pewnej techniki. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się to uda. Potrzebujemy na pewno ostry nóż. Ale oprócz ostrego noża potrzebujemy, aby ten schab pochodził z dobrego chowu. Ten akurat jest z masarni Golomb ze Szczedrzyka. Kładziemy schab przed sobą, kroimy około 2 cm z góry i nacinamy. Nacinamy, ale pamiętamy, żeby nie naciąć do samego końca. Musimy zostawić tam około 2 cm. Tak, kiedy mamy już górną warstwę odkrojoną, obracamy schab, bo będziemy teraz kroić z drugiej strony. Tak, tutaj widzimy, ile nam się nadkroiło i kroimy poniżej, też około 2 cm. Za chwileczkę, jak będzie cały schab rozkrojony, to powstanie nam po prostu jedna płaska płachta. Schab naciłam 4 razy i teraz mogę rozłożyć go jak kartkę papieru w zasadzie, tak jakby kartka papieru tworzyła harmonijkę i tą harmonijkę sobie teraz rozkładamy. Są oczywiście miejsca, gdzie się do końca nie rozcięło i rozkładamy. Powstał nam taki jeden większy płat. Ten płat teraz zamarynujemy i włożymy do lodówki na 2 godziny. Specjalnie przygotowałam taką dużą miskę, żeby tej marynaty nie wylewać na schab, tylko żeby ten schab zanurzyć w środku w tej marynacie. Po prostu go tutaj wykąpiemy. Schab się marynuje, a my w tym czasie możemy przygotować farsz. Farsz składa się z boczku. Tutaj mam taki przykładowy kawałek, bo oczywiście farsz już mam przygotowany wcześniej. On potrzebuje trochę czasu, żeby był po prostu chłodny, żeby nie parzył nas w ręce, kiedy będziemy nakładać na kawałek schabu. I tak jak powiedziałam, do farszu potrzebujemy pokrojony w kostkę boczek, podsmażony z cebulką. Dodajemy troszeczkę imbiru, gałki muszkatałowej, sol, pieprz i bardzo ważny składnik, śliwka suszona. Śliwkę suszoną dusimy z tym boczkiem i z cebulką, a następnie wszystkie te składniki razem miksujemy. Przed sobą mam już zamarynowany schab. Pamiętajmy, że ten kawałek z tłuszczykiem możemy śmiało zostawić. Nie ma potrzeby go wykrawać. On się nam wytopi podczas pieczenia. Na tak przygotowany schab nakładamy farsz.
Możemy to oczywiście zrobić rękami, wtedy jest najlepiej, najwygodniej. Nie żałujmy tego farszu, bo on właśnie da smaczek całemu daniu. Farsz jest wyłożony. Możemy teraz zawijać naszą roladę. Zaczynamy od tej strony, aby ta część z tłuszczem pozostała nam na wierzchu. Ciasno zawijamy. Tutaj powstała dziura, ale to nic nie szkodzi. Ona się zaraz schowa w plastrach boczku. Tą zwiniętą roladę schabową przyłożyłam sobie na drugą deseczkę, bo tutaj muszę przygotować pokrojony w plastry boczek, w który będziemy zawijać naszą roladę. Te plastry musimy odpowiednio przygotować. Układamy je w sosenkę. Przygotowaną roladę musimy teraz ciasno związać sznurkiem, żeby nie rozpadła się nam podczas pieczenia. Roladę mamy już związaną wszerz i wzdłuż. Będziemy teraz potrzebować brytwannę, do której ją włożymy i pójdzie ona na około 2 godziny do piekarnika. Nasz schab jest upieczony. Potrzebował 2 godzin w temperaturze 180 stopni. Ale za chwileczkę zobaczycie, jak pięknie wygląda i mam nadzieję, że jest pyszny i pięknie upieczony również w środku. Tak prezentuje się nasza rolada ze schabu w środku. Sponsorami programu byli